Konduktor grzmot. Jeżeli teraz konduktorem grzmotem nakieruję przykładowo na jabłko, muszę sobie zepchnąć, o cyk. Jeżeli nakieruję go na jabłko, to on zamienia nam rzeczy w nawóz. Patrz. Normalnie. Widziałeś o tym? Fajna sprawa, fajna. Mało kto o tym wie. Ja to odkryłem przypadkiem, jak próbowałem zdobyć wariant Tafliego losowo. Predstyle, w końcu mogę was chyba posprzedawać. Jeszcze tylko warianty. O nie. I to dwóch. Trzech. O chuj. Nie wiem, jakie w tipie są maksymalne wyniki. W sensie minimalne wyniki, po których jakby chuligan odchodzi z ogrodu. Upostara daje na wszelki wypadek 1000. Ale mi już zaschnęło w gardle. Potrzebuję picia. No, teraz się nawodniłem jak szef. Co w ogóle mają wild cardy, Predstyle? Rogi. Ej, trochę tak. Rogi mnie fitują. Powinny mieć coś z ogonem. Albo na przykład, żeby miały dwa ogony. Ej, to by było super. Dlaczego nikt na to nie wpadł? Na razie pozbędę się wild cardów. Ale chyba by wszystkie wild cardy są w domu. I ty też. I ile mam pieniędzy? 28 tysięcy. No i co? Dorobiłem się na tych Predstylach. Całkiem fajnej kwoty. O, Sidos! Co masz? Co masz dla mnie? Dasz coś? Jarzyna. Ok. Orzechowiec. Dobra, ale już jestem specjalistą od nasion. Agrest. Starczy, że mi się pokaże, już wiem co to. Hello, Crowla. Ej, w sumie nie będę czekać. Zrobię teraz, bo jak nagromadzi mi się potem tych zgorzkniałych, to będę cierpieć. Buy items. Zdejmę sobie na chwilę słuchawki, żeby mi się uszy odgorąciły. Dobra, pierwszy wariant do Predstyle. Zielony. Daj mi to. Gdzie to jest? Tu. Sprawdzisz? Dobra, to sprawdź. Dam... nie, z wild cardem nie daję. Dam na zwykły. O, ktoś zachorował. Pacingo! Gdzie jesteś? KFC i Predstyle, okej. No dobra, to jeszcze sprzedam se ze trzech Predstyle'ów. Ja to już chyba odmieniam te wszystkie nazwy na wszelkie sposoby. Dla mnie już nie ma ograniczeń. Nie, Degrango zostaje. Degrango to jest wyjątkowa pniata. Dobra, Predstyle i ten Predstyle. Degrango to w ogóle chciałbym ubrać, żeby on się jakoś był... żeby on jakoś był bardziej widoczny w tym wszystkim. Paper Pets. Dobra, mam taki plan, żeby przerobić go na takiego... pirata, jeżeli są dobre akcesoria. Albo nie. On będzie kulturalnym lisem. Już go tak raz nazwałem, więc niech tak zostanie. Co kulturalny lis musi mieć? Monokl. No oczywiście. No muszka wydaje się pasować teoretycznie, ale w szaliku też tak. Tak wygląda jak taki koleś z lat 70. z wyższych sfer na ulicy. Dobra, chyba stawiam na szalik. Kolor defaultowy, czyli czarny i jeszcze może jakieś buty fajne będą. O nie, nie ma kulturalnych butów. Szkoda. Arms? Jakaś złota. Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, chyba wygląda już w pytę. Mi się podoba taki Predstyle. Dobra, i Degrango w jakim kolorze, w jakim kolorze ma być? Niebieski. Chyba niebieski. Nie chcę go w zielonym, bo zielony to brzydki kolor. I jego wariantu oczywiście. O Jezus, mikrofon znowu spadł.
O moją wargę się zatrzymał. Na szczęście mam agrest w ogrodzie, więc chyba mogę szybko zmienić. Dobra, postawię jak najbliżej tutaj, żeby Bart nie musiał za daleko chodzić. No i co, Villagę, Bart Exchange. Zielone pieniądze są tak upośledzone świecą zawsze. No, też to tak odbieram. W sensie, ogólnie, jak tak, czy mógłbyś zejść? Dzięki. Ogólnie, jak tak patrzyłem na różne warianty w jedynce, w tipie też się to powtarza, to te pieniądze mają to do siebie, że ich jakby modele nie są pokolorowane. Tylko zauważyłem, że jakby oryginalny kolor piniaty zostaje sfiltrowany na niebieski i przez to daje taki kurwa świecący wydźwięk. No tutaj jeszcze niebieski nie jest tak źle, ale na przykład zielone piniaty, tragedia, obrzydliwie wyglądają. Na tamtym streamie miałem chyba zielonego Mouse Maloa? Nie wiem, kurwa, taki brzydki był. Salamango zielony chyba najgorzej wygląda. Nie pamiętam, jak on wygląda. Ale będę go próbował zdobyć niedługo. Zwłaszcza, że coraz bardziej powiększam sobie wodną sferę, więc Niugaty coraz bliżej. Co ja chciałem? Furtrę. Nie! Za szybki jesteś. Chodź tu. Dobra. Ta lilia jeszcze rośnie, więc szybko, na szybko mógłbym sobie użyć nawozu. Chyba fioletowy. Do lilii. Stestujmy. Tak. O, skurwiele przyszły. Nie, no ale to tak? Nawet nie miałem szans zareagować. No błagam cię. Który level mam? To już chyba będzie 20? Coś takiego. Nie, powiem ci tak, że na początku to szybko te levele rosną. Bardzo szybko. Kurwa. Nie to drzewko. Słyszę kroki. Słyszycie je też? To znaczy tylko jedno. Moja bratnia dusza przyszła. W ogóle Pester jest chyba najprościej napisanym antagonistą. Jest, że Victory is mine, ma zabójczy plan, po czym mu się wszystko nie udaje. A i tak go lubię. Ma bardzo fajny design postaci. Nawet ma trochę brzuszka. Dlaczego ten deszcz musi się tak szybko kończyć? Znowu mi uschnie sosna. Znowu będę płakać. Podziel się sekretem na zarabianie. A co, widziałeś już ile mam pieniążków? Zobacz na to, 32 tysiące. Kurwa. Wpisałem w kodach. Nie no, sprzedałem, bardzo dużo predstyli zrobiłem. Po czym siódma wersja, czyli wildcard, jest 10 razy droższa od oryginalnej wersji. No i sobie to posprzedawałem i jestem po prostu teraz bogaty. Nie, ale ogólnie jest dużo takich ciekawych pomysłów na zarabianie. No nie wiem, nigdy nie przykuwałem do tego oka, bo nie było mi to potrzebne. Ale poza wildcardami, na przykład bardzo owocne są orchidee do zarabiania. Tafli te płomienne też. Coś mi się zżygało. Chyba tutaj. Studnie? No, studnie? Okej, okay, jak tak mówisz. Donat! Moja ulubiona piniata z jedynki. Jest prześliczna. Idę se zajeść leciutko jeszcze karkóweczki. Na minutę i już jestem z wami. Dobra, jestem. Ciekawe, tyle soku wypiłem, a jeszcze ani razu nie szczałem. Ciekawe. Już po tylu latach, kurwa, takiego picia częstego. Jak widzieliście to na skrótach, bo tam jeszcze specjalnie to akcentowałem. To chyba mój pęcherz jest, kurwa, wielkości balona albo piłki. O, lilia mi się urodziła. Git. Ciebie właśnie potrzebowałem, koleżko. I to będzie chyba ostatni wariant do predstailów. Gdzie one są w ogóle?
W domu? O nie, co się stało? Bazyl, biedaku. A co ja potrzebowałem, żeby oswoić tą krowlę? Nagrobek, nagrobek, właśnie, nagrobek. Tylko czy nagrobek jest, już jest do kupienia? To? Ej, nie wchodziłem jeszcze w tą zakładkę. Spade part. Aha, to jest, okej. To w jedynce było, ale w jedynce się tego nie kupowało, tylko chyba samoistnie się dostawało. Albo nie, od Ivora. Tak, już tak mi brakuje tej postaci. Uwielbiałem tego NPC-ta. I nagle wyparowała. No to sobie wiem, Kaiser, że Ivor w studni jest. Jest bardzo smutne, że Castalot go wypchnęła. To Castalot, kurwa, to zrobiła. Ona naprawdę jest psycholką. Stara baba, odjebała jej. O, cute a scene. Gdzie jest Ivor? No powiem ci tak, Montix. Lore jest takie, że w jedynce, trochę to lepiej wyjaśnię, to na odcinek sobie to wkleję. Lore jest takie, że w jedynce Ivor, no co, daleko podróżował, ale w końcu otworzył stragan, w którym sprzedawał nam różne rzeczy. No i Castalot zobaczyła, że trochę ją urucha, jeżeli chodzi o rynek. Więc w tipie nie możemy go już zobaczyć, ale jeżeli przyjdziemy sobie do jakiegoś tam konkretnego etapu w grze, to możemy odblokować tak zwaną studnię, jak to Kaiser powiedział. Ja czytałem sobie na wiki o tej studni i tam chyba można usłyszeć głos Ivora. Więc Lottie go po prostu tam wepchnęła. Biedaczysko. Psychopatka, stara jebana. Nawet Lafos w jedynce dawała taką ciekawostkę, że Willy ogląda chyba telewizję w stodole, bo mu kurwa Lottie nie pozwala. Jebana szmata. Kurwa. Pod pantoflem, kurwa, budowniczy. Z tych ciekawostek Lafos dużo można takich fajnych rzeczy wyczytać, jeżeli chodzi o lore. Kiedyś nad tym siedziałem trochę. Jak szukałem ciekawostek do ciekawostek. Do serii ciekawostkowych. Dobra, to sobie posadzę. To chyba jest krzak. To drugiego nie będę sadził. Sprzedam to. Stara rura. Widzę, Kaiser, ty masz opanowaną, kurwa, Viva Pinata tip w jednym palcu. Tak dużo wiesz. Szapoba. Różowy prestail. Ej, nawet ładny jest ten wariant. Nie jest taki, kurwa, brzydki. Nie, no znowu mi to uschło. Nie, zapomniałem. Z tą studnią to też się mówi, że tam Ivor siedzi, bo z niej wypadają klejnoty i Joy Candy, czyli itemki Ivora. No niby tak, ale jednak nie możemy go ani razu zobaczyć. W tej studni, chyba też jak się przypatrzy człowiek, też nie ma drabiny. Więc trochę ciekawe. Chyba, może tam siedzi, może tam czegoś szuka, ale na pewno nie może wyjść. Nie wiem, kiedyś przeczytałem taką notkę, że to Lottie go zepchnęła. Albo może to jest efekt Mandeli i mi się wydaje, że coś takiego przeczytałem. Nie wiem, raczej ją bym posądzał o najgorsze, co może być. Ona jest większym przeciwnikiem w grze niż Pester. Myślę, że naprawdę Pester to jest Lottie przebrana w czerwoną maskę. Jak chuj? Hej, coś się stało z kamerą. Halo, kamera. Ej, u was jest dobrze kamera, bo u mnie jest ścięło. Git. I zapomniałem, po co przyszedłem do sklepu. Kurwa no. Jest lepsza konewka. Dobrze, że przyszedłem do sklepu. Czy to jest Everpour? 5000 watering can? I to jest ta już konewka? Nie. To jest ta konewka, która pozwala... Nie wiem, co pozwala. Zapomniałem.
A, że chyba do połowy od razu nalewa? Coś takiego? To jest ta, co raz podlać wystarczy. Nie, to chyba nie ta. Niemożliwe, że na 20 levelu można ją odblokować już. Nie, pierdolisz, Kaiser. Niemożliwe. Nie, no niemożliwe, żeby na 20 levelu twórcy gry dali już nam tu konewę. Ona jest totalnie overpower. Patrz. O, chyba właśnie mi coś uschło. Zobacz. Tu coś rośnie, tak? Long pour. No i dobra, za chwilę testujemy, czy spadnie. Oj! Chyba spadło. Chyba jeden poziom spadło. Jak to nie ta, to oni dwie tak samo wyglądające musieli zrobić. No zobaczymy. Ej, jestem pewien, że spadło. Że naładowałem do połowy. Dobra, to muszę zniszczyć. Tak. No i co? I co, kurwa? Czyli zrobili dwie tak samo wyglądające. Na którym levelu jest ta studnia? Nie wiem, musisz pytać Kaisera. Kaiser wie lepiej. Coś mi choruje. Tylko gdzie? Pokażcie mi to miejsce. Naprawdę? Tutaj? Tutaj się też coś jeszcze rozchorowało. Mouse malą. Dobra. Wydaje mi się, że to jest czas, w którym muszę zadbać o Robiny. Mamy jednego Lickatouda, mamy dwa Lickatoudy. Nie, jeżeli mam Lickatouda, to znaczy, że Taffy poszedł się pierdolić. Ten ulubiony. Nie, jest konduktor Grzmot. O, jest jak dobrze. No i pierwszy Taffy. To tak go hoduje. How to unlock wishing well with a Pignata. No, to coś powinno być. Pignata wysłana do Francji. W porządku. I teraz tak, Robiny. Jesteście? Tu jesteś. I ty musiałeś, brachu, se obkurwić jednego Blitzpoti. Krzysztofa ci nie daje. Powtarzam się. O! Ej, jakaś kurwa się wkradła na czat. Dobra. Szkoda, że nie ma żadnego moda. Ale powiem wam tak, takich skamerów to jest od kurwy ostatnio na YouTubie. Przysięgam, wstawiam te skróty i od razu gdzieś po 2 minutach musisz wypierdalać ze 3 komentarze od jakichś botów. To nie ona usunęła, tylko ja usunąłem. Zbanowałem już. Oj, mam większy ogród. Bogu. Nie wiem dlaczego dużo jest tych kurew. Chyba jakiś... jakąś lukę ma teraz YouTube. Bo bardzo dużo widzę właśnie. Próbowałem sobie też wygooglować, co to są za lingi. To są jakieś kurwa pojebane trojany z keylogrami. Może ktoś chciałby na czacie rangę moderatora w razie czego? Że jakby były takie przypadki. Tak na jednego streama. Kurwa, 21 level to nie przelewki. Wydaje mi się, że od pierwszego levela tak naprawdę gra się zaczyna. Chyba teraz mogę Horstachio zrobić? Tylko jak to zrobić? Muszę mieć Ponokiego. W ogóle teraz z ciekawości przyszedłbym sobie na Pine Arctic. Bo coś tak wyczuwam nową kurwa piniatę. Jest coś nowego? Nie. Chyba nic. Chyba mój nos się mylił. Flapjack to nie, na razie go nie robię. Pingwina za chwilę mógłbym. Sprowadzić na mój ogród. Ale na pewno tutaj będzie nowa piniata. A może nie? Ej, w ogóle! Zdałem sobie z czegoś sprawę. Kaiser, mam pytanie. Jedna piniata pustynna, hiena. Lemoninga nie zrobiłeś nadal. No, nie zrobiłem. Kurwa, no tak, muszę go zrobić. Ale dobra, kontynuując. Jest jedna piniata pustynna. A no może nawet więcej. No ale chuj, jest hiena. I ta hiena chyba naturalnie się nie pokazuje. I hiena chyba musi coś
Hiena chyba właśnie z lisu wychodzi. Tafli tobie zmarł? O, to znam ten ból. Mi też właśnie niedawno. Został uszkodzony przez inną piniatę. No i Kaiser. Tylko teraz... Bo chyba wydaje mi się, że to lisy. Lisy muszą coś zjeść, żeby zamienić się w hienę. Czy masz może pomysł? Albo masz może tak zwaną przeglądarkę, jak to sprawdzić? Z kości. O! Tak, to chyba to. Nie, Degrango nie tracę. Tego też. Tego Predkreta mogę poświęcić. A jakie słodkie. I tak. Nowy rezydent, hiena! Ej, ta piniata jest bardzo ładna. Zajebista, tylko o Jezus. No właśnie, czy ona będzie się kłócić z lisem? Ona się chyba tylko ze strusiami kłóci. O! Strusie? Strusie. Chciałbym strusia. Który Robin jeszcze nie jadł? Ten. Ten musi coś wszamać i muszę mieć jeszcze trochę więcej śniegu na swojej parceli. Dobrze, że miałem powiększenie ogrodu przed chwilą. Pierwsze romansowanie Robinów. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Witaj Matiś. Siema, witam na streamie. Od ostatniego streama trochę już powbijałem rzeczy. Już mam 21 poziom. Wszystko będzie można zobaczyć w skrótach. Tylko nie pamiętam, jak się strusia dał odblokować. To chyba, w sensie to też jest chyba na logikę, nie? Jeżeli strusia nie można naturalnie odblokować przez desert, to wydaje mi się, że z jakiejś latającej piniaty się da. I teraz pytanie, bo jest kilka latających piniat. Jest Buzengę, jest Sparrowmint, jest Clackles, jest... O! No właśnie. A czeka nas Clacklesa chyba. To chyba Clackles. O, już mi głos wysiada. Chyba niedługo trzeba będzie kończyć streama. Chciałbym jeszcze poprowadzić, ale... Jakby nie wiem. Szybko się męczą moje struny głosowe. To pewnie przez palenie faj. Najprawdopodobniej. A propos, muszę zajarać. O nie, jaki on ma nieprzyjemny chód. Już będę wiedział, że będę się na tym wypierdalał. W sensie już wiem. Za dużo rzeczy w ogrodzie. Sprzedam te kilka kości. Co jeszcze mogę sprzedać? Tego Predstyla. Jednego cukierka. Konduktora. Co? To on żyje? Jakim cudem? Kaiser, ty widzisz to? Ja myślałem, że VIP Kuba 11 to już od dawna leży zdechnięty w żołądku Lickitouda. I tak, chyba byś tego strusia jeszcze nie mógł mieć, bo ten Clackles coś tam pustynnego musi zjeść. Aha, no dobra, na razie mi nie mów, co? Jak już to odkryję, to będziemy o tym dyskutować. Ale chyba to już nie na tym streamie. O, dzięki, ważny przekaz. No to się dowiedziałem. Boję się wildcardów. Boję jak cholera. Pamiętam na przykład, że w jedynce największą chyba trudność mi sprawił Chunicorn. Jeżeli chodzi o minigry, no to tutaj kurwa. I odblokowując wildcarda, jaki musi być trudny, jeżeli wszystkie serca trzeba zdobyć. Ja pierdolę. Coś pięknego. Dobra, ty robisz nara. A reszta brachów. Ty kość zjedz. W ogóle mało mam miejsca, a teoretycznie nie mam jakoś zbyt dużo piniat, więc trochę jestem zdziwiony. Mogę sprzedać tą chatę. Tu też mogę sprzedać. Okej. Czy ja słyszę do Sardosa? Nie, to pi... Jezu, to hiena tak ryczała. Myślałem, że to Stardust jest. Jo, pierdolę. Dobra, Rafion. 100 złotych ląduje w twoim portfelu. Ale dlaczego mi zobrzygujesz?
Dziwne. O nie, nie, nie. Gif. 1000 groszówek. Proszę. Muszę się trochę porozciągać. Dzisiaj jeszcze nie robiłem swojego porannego joggingu. Przez to, że musiałem z rana ugotować obiad, żeby potem streama odpalić. Co on tu robi? Ale zgranie też mi przyszedł pester. O, to ty robisz tak, że sobie grasz i ja sobie lecę w tle. Bardzo fajnie. Dandelion. Powiem tak. Dandelion ma specjalne zastosowanie u jednego z przyjaciół latających. Ponieważ jaskier nie działa już jak kiedyś, czyli zamienia po prostu w kanarka, Sparrowmint musi sobie okurwić Dandeliona. I teraz według moich obliczeń zgadza się. Koks.